Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed'a Underground 2. Dzisiaj ciśniemy dalej jakieś wyścigi. Chyba, że pojedziemy najpierw do jakiegoś body shopa czy graphic shopa. Dobra, w tym celu może włączę sobie mapkę. Body shop, mamy tutaj, gdzieś za nami jest. Dobra, to podejdziemy tam może. Ustawimy sobie GPS-a. Ciśniemy. Jest to dosyć blisko. Kurczę, jak się patrzy na tą mapę, to wydaje się, że to jest daleko. Jak się już jedzie, to jest to tuż za rogiem. Dobra. Dojechaliśmy. Zmienimy sobie lekko wygląd naszego autka. Doszły nam jakieś nowe części. Dobra. Może coś po bokach sobie dodamy, żeby zajebiście wyglądało. Dobra, może być to. Spoilerów nie mamy. O właśnie, hudy nam doszły w ostatnich wyścigach. Nie chcę mi Citroena. To jest Ford. Czekajcie, jak to wygląda. O, tak może będzie widok lepszy. Czy takie bardziej skromne? Czy coś takiego? A może Twister jakiś? Jakie nazwy w ogóle? Skąd oni brali te nazwy? Nie mam pytań. Dobra, czekajcie. To mi się nie podoba. Twister. Twister jest dosyć fajny. Dobra, bierzemy Twistera. Kosztuje 500. Aż stać na wszystko teraz. Świateł nie będziemy zmieniać. O, lusterka. Kozak. Nie, te mi się nie podobają. O, te są nawet dosyć spoko. I tak nie będziemy na nie zwracać uwagi, ale... mogą być. Teraz... te kołpaki możemy zmienić. OZ, NFSU. To jest to nawet spoko, ale jakoś mi nie pasują do całości. Ło! Hardkorowe. Te są nawet fajne, ale jeszcze zobaczę inne. O kurde, nieźle. Dobra, czy coś jeszcze mam? Nie, to są stokowe. Five Ziggen, o. Kurczę, te się fajnie prezentują. Okej, weźmy może te. I te największe, dobra. To będzie idealnie wyglądało. Cofamy. Chyba już wszystko, co mogliśmy... A nie, jeszcze tył. Właśnie, jeszcze tył możemy sobie zabudować. Ostatni chyba za duży jest. Albo ostatni, albo przedostatni. Dobra, weźmiemy przedostatni. Roshan. Okej, okay. No to co, wychodzimy. Autko zmienione, kasa wydana. Więc możemy dalej jeździć. Congratulations, your car has been selected to appear on the Bayview Best DVD cover. Aha, no dobra, czyli co, znowu możemy jechać do fotografa. Kurczę, no to czemu nie? Od razu podjedziemy. Activate GPS. Mamy zmieniony wygląd auta, więc możemy zrobić kolejną sobie fotę. Oczywiście za to dostajemy też kasę, także opłaca się to robić. Także jedziemy tam. Jeszcze patrzę na kamerę, jakie są, dobra. Wow. Dobra. O, w fajnym miejscu będzie fota.
bro. You just got featured on the DVD Bayview's Best. Cycle cameras. Wow, nawet nieźle to wyszło. Myślę, że to jest spoko. Dobra, take a picture. Nice, zajebiście nam to wyszło teraz. Dobra, akceptujemy. Yes, I want to save this DVD. Dostaliśmy 603 dolce. Hells yeah. Okej, okay. No to co, jedziemy jakiś wyścig. Wyścig jakiś konkretny. Gdzie my to mamy najbliżej? Tutaj do circuita. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Ale nie będę kładł, że tak powiem. Nie będę włączał GPS-a. Bo mam nadzieję, że coś uda mi się odkryć po drodze. Ciekawe, ile tu jest jeszcze jakichś miejsc. Na pewno dostaliśmy kilka SMS-ów odnośnie tego, gdzie się coś znajduje. Będę musiał to przejrzeć. Zawsze może mi coś umknąć, nawet jak jeżdżę, później oglądam sobie materiał tak poglądowo i patrzę, że faktycznie jakieś ominąłem, na przykład 50 dolców czy coś takiego, a podczas rozgrywki tego nie widziałem. Dobra, ciśniemy. Hells yeah. Wow, ci mają przyspieszenie. Jaką walkę tam stoczyli teraz. No dzięki! Nie, no to było bardzo mądre z jego strony. Jakie zakręty tu są, nie? Cholera jasna, będę musiał tu uważać. Nawet spory ruch na tej trasie jest. Ale myślę, że dam radę. Są dwa okrążenia, więc jeszcze nam nie ucieknie zbyt daleko. Dobra. Dobrze, że tego ronda nie trzeba objeżdżać, bo to rondo naprawdę by dało nam w kość. Okej. Okay. Wow, nie zauważyłem go. Dobra, tu jest skrót. Powiedzmy. No, trzymają nam się tyłka, widzę. Za nami jadą. Ale my ich wykiwamy. Raczej wygramy ten wyścig, jeżeli nic się niespodziewanego nie zdarzy. A ja nie zauważyłem tego zakrętu. Znaczy, wiedziałem, że będzie zakręt, ale nie, że aż taki ostry. To trzeba uważać, kurczę, na tym łuku, bo tutaj, jak widzicie, można łatwo się natknąć na przeciwników, na botów. Jak widzicie, oni mają lepsze przyspieszenie i za każdym razem, kiedy jakoś zwolnię, no to oni mnie doganiają bez problemu. Tu w ogóle nie hamowałem, tu jest szeroki zakręt, więc zmieszczę się bez problemu. Troszeczkę podgłośniłem grę, bo stwierdziłem, że jednak trochę jest za cicho. Mam nadzieję, że teraz będzie idealnie. A najwyżej jeszcze później poprawię. Dobra, już teraz nie mogę tego skopać. Tu mamy skrót. Jeszcze może nitra dodamy. No dobra, no i jesteśmy u siebie. Także kolejny wyścig wygrany. Czekam, aż nam się odblokują nowe części do aut, żebym mógł zamontować po prostu lepsze elementy, żeby miało lepsze przyspieszenie. Będę musiał też odwiedzić jakiś salon z autami, bo możliwe, że sobie zmienię auto, ale jeszcze tego nie wiem. Kto jest niby jakieś? Dobra, wiecie co? Ja się może przejadę tutaj po mieście, może odkryję jakiś nowy punkt. Bo wydaje mi się, że tutaj dosyć pusto jest w tym rejonie, gdzie ja teraz jestem. Że tutaj mogłoby coś jeszcze być. Dobra, tutaj w lewo nie można, tak myślałem, że może dałoby radę się tutaj zmieścić. Dobra, tu mam jakąś informację. Zobaczmy.
Aha, dobra, no to tutaj informacja o tym, jak wchodzić w zakręty, czyli żeby na proste już hamować. O, to co to jest? Jeee, 50 dolców. Hells yeah. Dobra, to wyjedźmy z tej strony, może coś znajdziemy. A kolejna informacja. Okay, the Beacon Hill's East Graphics Shop is located just north of the bridge leading to Beacon Hills. Kurde, zastanawiam się nad tym ciągle, bo oni mi podają w tych informacjach jakieś nazwy dzielnic. Ale ja nie wiem, jak to sprawdzić, gdzie dana dzielnica się znajduje. O, te znaki mi pokazują, że w prawo jest właśnie czerwony jakiś punkt i to jest właśnie Graphics Shop. Dlatego coś mi się wydaje, że te znaki faktycznie informują nas o tym, gdzie może znajdować się właśnie jakiś sklep, jakiś budynek, z którego możemy skorzystać. Przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek. Okej, na prawo jest coś zielonego niby. Mogłem włączyć ten ucieczkę. Wtedy od razu bym wygrał tak naprawdę. Ja nic nie widzę, żeby coś było. Jeszcze rozglądam się za 50 dolarami. Aha, okej, ma jakąś dla mnie akcję w Beacon Hill. Właśnie będę musiał tam się dostać, żeby robić jakieś nowe wyścigi. Bo odblokowaliśmy nowy teren właśnie za mostem, a tak naprawdę nie robiliśmy żadnego wyścigu po tamtej stronie. Czekajcie, tutaj coś może będzie. Nic nie ma, dobra. Więc myślę, że w następnym odcinku już właśnie przejdziemy na drugi brzeg i wyrwiemy się z tej części miasta. Także myślę, że to tyle na ten odcinek. Trochę zaraz pojeździliśmy, żeby zobaczyć, co to jest. I dziękuję serdecznie za oglądanie. Tutaj może przejdziemy kolejny wyścig i dopiero później pociśniemy na drugi brzeg. Także do usłyszenia, trzymajcie się, hej!